Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Jak pewnie doskonale wiecie, po ataku Niemców na nasz kraj we wrześniu 1939 roku, nasz rząd szybko znalazł się na uchodźstwie. Jednak, jak też wiadomo, większość Polaków została na naszych ziemiach i dość szybko zaczęła tworzyć polskie państwo podziemne, czyli taki gigantyczny ruch oporu. Przy czym to podziemie musiało działać w porozumieniu z rządem za granicą. Jak to zrobić? Gigantyczną rolę odegrali tutaj kurierzy, Którzy obłędnie ryzykując, przerzucali przez nawet nie jedną, a kilka granic ludzi, meldunki, pieniądze, broń. Część z tych kurierów śmigała trasami górskimi i na nich się dzisiaj skupimy. Kim byli ci kurierzy, jakie mieli niebezpieczne przygody, a jakie patenty na uniknięcie przypału? Czas na nowy odcinek Historii Bez Cenzury. Domyślam się, że niektórym coś mogło potężnie nie zagrać we wstępie, no bo hola hola, przecież skoro polski rząd po epizodzie rumuńskim najpierw przez chwilę był we Francji, a później zadomowił się w Anglii, to po co dymać z komunikacją przez góry? Nie prościej cisnąć od razu na zachód? Przede wszystkim na zachodzie była dość potężna przeszkoda w postaci hitlerowskiej III Rzeszy. Fakt. Później już kurierzy śmigali i tamtędy, ale w początkowej fazie wojny najlepiej było prowadzić komunikację przez Budapeszt, a tam względnie najbezpieczniej było właśnie przez góry. Szybko zdano sobie sprawę zarówno w kraju, jak i na uchodźstwie, że ten sposób komunikacji będzie przynajmniej przez jakiś czas najważniejszy. To też ogarniać taką komunikację musiały osoby, które były przede wszystkim patriotami, ale też które znakomicie znały trasy i miały żelazną kondycję. Na szczęście na Podchalu i sądecczyźnie znalazły się takie osoby. Swoją drogą pewnie spotkaliście się w necie, albo się spotkacie ze śmieszkowaniem, albo otwartymi pretensjami, że a górale to kolaborowali, czyli współpracowali z Niemcami. Jasne ale niektórzy, tak samo jak niektórzy współpracowali z Niemcami nad morzem w Poznaniu czy w Warszawie. Nie dajcie sobie wmówić, że wszyscy górale kolaborowali z Niemcami. To jest absolutna bójda. Co więcej, gdyby nie kurierzy tatrzańscy, to nasz kraj byłby w jeszcze ciemniejszej dupie. Nie tylko zresztą w czasie wojny, ale też wcześniej podczas imprez sportowych. Jak to? Ano, także wielu tatrzańskich kurierów reprezentowało nasz kraj w przeróżnych dyscyplinach. Na przykład Stanisław Marusarz świetnie jeździł na nartach, a jeszcze lepiej na nich skakał. Został w 1938 roku wicemistrzem świata. Wiele razy był mistrzem kraju, nieraz na olimpiadzie skakał. Chciał po wojnie wrócić do występowania na imprezach sportowych, jednak w czasie jego Kurierskich misji, no, było parę takich sytuacji, które nie wróżyły zbyt dobrze jego karierze. Nie tylko sportowej, ale takiej po prostu wśród żywych. Na przykład w marcu 1940 roku został zatrzymany przez słowackich żandarmów, którzy niestety nie dali się przekupić. Zabrali go na posterunek i poinformowali, że niedługo po naszego skoczka zgłosi się gestapo. Marusarz wiedział, że nie ma zbyt wiele czasu, więc dał w mordę jednemu z żandarmów, a pozostali zanim zdobyli broni, to marusarz już przeskoczył ogrodzenie i spierniczał w siną dal. Niestety to nie był koniec jego podbramkowych akcji. Niedługo później znowu przycięto go na próbie przekroczenia granicy, i tym razem już wpadł w niemieckie łapy. Trafił do katowni Gestapo w Zakopanem, a później do więzienia w Krakowie, gdzie trzeba przyznać, że Niemcy wykazali się podziwu godnym optymizmem, bo najpierw torturowali naszego skoczka, oblewali go lodowatą wodą, tłukli prętem, żeby ten wydał swoich współpracowników, a kiedy zorientowali się, że marusarz nic nie powie, to zaproponowali mu pracę. Posadę trenera niemieckich narciarzy. Wyobraźcie sobie, że się nie zgodził. No co za bóc niewdzięczny! No nie? My tu z sercem do człowieka? A ten odmawia! Z jakiegoś powodu Niemcy byli tą decyzją oburzeni i skazali marusarza na śmierć, ale nie z naszym kurierem. Takie numery. Przy pomocy nogi od stołu wygiął kraty w oknie celi śmierci i wyskoczył z wysokości drugiego piętra. Czy wylądował telemarkiem, tego nie wiemy, ale na pewno się nie połamał, bo chwilę później sforsował czterometrowy mur z drutem kolczastym na górze, a to wszystko pod niemieckim ostrzałem. Odniósł tylko lekkie rany i uciekł na Wolność. Po wojnie wrócił do skakania już na nartach. Inną utytułowaną kurierką była Helena Marusarzówna. Zbieżność nazwisk absolutnie nie. To była siostra Stanisława, która obłędnie jeździła na nartach aż siedem razy była mistrzynią kraju i te umiejętności na pewno jej pomagały przy zimowych przeprawach przez Tatry, ale miała coś jeszcze była przepiękna i bardzo pewna siebie, co potrafiła wykorzystać. Na przykład raz jak w Zakopanem trafiła na oficerów Wehrmachtu, to tak ich zbajerowała, udając taką trochę naiwną turystkę, że ci nie dość, że załatwili jej przejazd kolejką, to jeszcze pomogli targać strasznie ciężki plecak. Dobrze, że nie zajrzeli do środka, bo był wypakowany hajsem na działalność konspiracyjną. Jeszcze innym znanym sportowcem kurierem był dwukrotny reprezentant naszego kraju na Olimpiadzie w skokach narciarskich Bronisław Czech. swoją drogą nie raz bił rekord kraju, a jego najdalszy skok to 63 metry. No ale hej, to były inne czasy. Oczywiście. Nie wszyscy kurierzy górscy byli sportowcami. Inni członkowie tej ekipy to byli na przykład ratownicy albo górscy przewodnicy. Bez nich nie udawałoby się przerzucać tak sprawnie. No właśnie, co poza pieniędzmi śmigało przez góry? Przez jakiś czas kurierzy przemycali też broń i materiały wybuchowe, ale z tym był potężny problem, no bo gnaty to jednak nie kasa, którą można dość łatwo upchnąć w plecaku. Poza tym, jak człowiek śmigał przez góry z plecakiem pełnym pieniędzy, to jak trafił na patrol wroga, no to można było się uratować wykupując się, po prostu dając łapówkę. Tym bardziej, że bardzo często ten hajs był w dolarach, więc jeszcze łatwiej było się skusić. No a jak przy człowieku Broń, to w wielu przypadkach można się było powoli żegnać z życiem. Mimo to do czasu ogarnięcia lepszych sposobów typu zrzuty samolotowe, no to jeszcze w 1941 roku kurierzy śmigali z bronią, a kluczową rolę przy jej przerzucaniu odgrywało dwóch naszych: Stefan Grzyb i Kazimierz Sołtysiak, którzy jednak w pewnym momencie zostali zdradzeni przez współpracownika, w najlepszym możliwym dla siebie momencie, bo akurat wtedy nie znaleziono przy nich żadnej broni, tylko 20 tysięcy dolarów, więc zamiast ich rozstrzelać, to wpakowano ich do więzienia. Wyszli w 1943 roku, ale że na górskich szlakach byli już spaleni, to przeniesiono ich do Warszawy, gdzie wzięli udział w powstaniu. Obaj przeżyli wojnę swoją drogą. Kurierzy nie trzymali się swojej pozycji jak polityk stołka wychodzili z założenia, że jeżeli można stworzyć jakiś lepszy sposób komunikacji podziemia z zachodem, no to trzeba w tym pomóc, a nie przeszkadzać. W myśl tej idei dwie nasze kurierki, Eugenia Litwinow i Maria Szerocka, przetargały z Budapesztu do nowego Targu ciężką radiostację, a w tym samym czasie inni kurierzy śmigali z podzespołami do niej, typu lampy i tak dalej. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się stworzyć nowe połączenie z Zachodem. Zanim przejdziemy do chyba jednak najważniejszych pakunków, jakie przerzucali nasi kurierzy przez granicę, to warto sobie wspomnieć o tylko pozornie nieistotnych innych rzeczach, jakie przez granicę przychodziło im przerzucić. Konkretnie chodzi mi tutaj o sztandary dla wojsk polskich walczących na zachodzie. No ale to moment, bez przesady. Nie mogli sobie nasi żołnierze ich na miejscu uszyć. Oczywiście, że mogli. Przy czym te sztandary często były robione z materiałów o sentymentalnej wartości. Na przykład sztandar naszych chłopaków. Walczących w czasie operacji Market Garden był wykonany częściowo z płaszcza kardynalskiego. I właśnie tego typu materiały i świadomość, ile osób musiało się narobić i ryzykować, żeby sztandar trafił na zachód, sprawiały, że nasi żołnierze jeszcze zacieklej pod nimi walczyli. Bezdyskusyjnie najważniejsi okazali się jednak ludzie, którzy z pomocą naszych kurierów przekraczali granice. Gdyby nie nasi dzisiejsi bohaterowie, to w górach szybko zgubiliby się chociażby Krystyna Skarbek czy Jan Karski, który dostarczył na Zachód absolutnie druzgocące informacje o Holokauście, w które tenże Zachód długo jeszcze nie mógł uwierzyć. Udało się też przerzucić chociażby dwóch angielskich pilotów, których maszynę zestrzelili Niemcy co swoją drogą totalnie brzmi jak motyw z alo-alo, prawda? Rynny boskie fiktycznie. Dobrym pomysłem na serial, chociaż może niekoniecznie komediowy, może być opowieść o tym, jak jeden z naszych kurierów przerzucał przez granicę, i to nie jedną, w tym przez Tatry, bardzo ważnego gościa. Tym kurierem był Stanisław Frączysty, który był akurat w Budapeszcie w październiku 1941 roku po kolejnej udanej akcji przerzutu. Tam dostał informację, że. W drodze powrotnej zabierze ze sobą bardzo ważną personę i jak zwykle daje z siebie 120%, to teraz będzie musiał dać 320%. Coś więcej? No nie, tyle na razie musiało mu wystarczyć. Wreszcie otrzymał rozkaz stawienia się 25 października na dworcu Keleti w Budapeszcie, skąd ruszy na północ w towarzystwie jakiejś kobity i dwóch starszych gości, z czego na jednego mówiono profesor. Szybko jednak nasz kurier zorientował się, że ten gość z profesorem nie ma zbyt wiele wspólnego, bo już na etapie objaśnienia trasy przerzutu swoim nowym znajomym Profesor cały czas się wpierniczał, jakieś swoje uwagi dodawał, a to wszystko robił bardzo charakterystycznym wojskowym slangiem. Nasz kurier zaczął mieć pewne podejrzenia, kto to może być, ale po kolejnych kilkudziesięciu godzinach przypatrywania się twarzy swojego nowego znajomego nie miał już wątpliwości. Dali mu do przemycenia marszałka śmigłego Rydza. Tak, tego śmigłego rydza, którego już wtedy wiele osób obwiniało o porażkę we wrześniu 1939. Wielu historyków zresztą do dziś tak uważa. W każdym razie śmigły rydz chciał się zrehabilitować w oczach rodaków, tworząc nową organizację podziemną, no ale najpierw musiał do kraju trafić, a nie było takiej opcji bez kuriera. Na szczęście miał franczystego, profesjonalistę pełną gębą. Po pierwsze kurier nie dał po sobie poznać, że rozpoznał marszałka, a po drugie był niesamowicie opanowany, co nieraz udowodnił. Kłopoty zaczęły się dość szybko i nie chodzi wcale o kontrolę w pociągu, bo tej to się akurat wszyscy spodziewali i lewe dokumenty zdały pięknie egzamin. Kłopoty zaczęły się na stacji w Rożniawie, kiedy ekipa przesiadła się z pociągu do samochodu. Ledwo ruszyli i marszałek śmigły Ryc zdał sobie sprawę, że zapomniał dość istotnej paczki. Wielu z nas zdarzyło się coś zostawić kiedyś w pociągu, ale raczej nie było to starannie ubite 10 tysięcy dolarów na działalność konspiracyjną. 10 tysięcy ówczesnych dolarów, czyli na dzisiejsze to by były jakieś 182 tysiące. Nadal mówimy o dolarach. Mam pewne podejrzenie, jakie słowa mogły paść, kiedy zdano sobie sprawę z tej wpadki, ale na szczęście na miejscu był kurier. Franczyzny uznał, że nie ma czasu na kombinowanie, trzeba postawić na pewność siebie. Wrócił na stację. I nie znalazł już pociągu na peronie, ale rozejrzał się trochę i zobaczył, że pff, stoi na szczęście niedaleko na bocznicy. To też wbił jak do siebie do wagonu, wyciągnął paczkę z siedzenia i wrócił do samochodu, niosąc ją jak bochen chleba, a nie małą fortunę. Dalsza część podróży na granicę minęła już na szczęście spokojnie, a po pożegnaniu się z kierowcą i kobietą, która jak się okazało miała ubezpieczać podróż właśnie na odcinku węgierskim. Chłopaki zaczekali na zmrok i poszli w miejsce, gdzie byli umówieni na odbiór z innym kierowcą. Przez większość Słowacji przejechali na względnym luzaku, ale i tak wiadomo było, że najcięższy etap dopiero przed nimi tatry, które były już o tej porze roku przysypane śniegiem. to też w oczekiwaniu na kolejny zmrok w zaprzyjaźnionym gospodarstwie rolnym, frontczysty porobił stroje maskujące to znaczy stroje. To były po prostu odpowiednio pocięte, białe prześcieradła. I ja wiem, że być może brzmi to jak prowizorka, i kto wie, może śmigły ryc też tak przez jakiś czas uważał, ale szybko miało się Pokazać, że wcale niekoniecznie. W okolicach Czarnego Dunajca zauważyli niemiecki patrol, padli na ziemię i najprawdopodobniej to właśnie te białe prześcieradła pozwoliły uniknąć przypału. Ale generalnie trzeba już było naprawdę mocno uważać, bo to były tereny generalnego gubernatorstwa. Na szczęście wszystko było świetnie przygotowane w hochołowie u brata naszego kuriera, panowie mogli się umyć i zjeść pierwszy ciepły posiłek w czasie tej osobliwej wycieczki, a później najpierw furmanką, a później pociągiem dotarli do Krakowa. Tam po dwóch dniach. Znowu oczywiście na lewych papierach, pociągiem do stolicy. Misja wykonana. Fronczysty mógł wracać. Na Węgry zdać raport. Ich, pikne te góry. Ale po tym lataniu w tej i wefty w, te w czasie wojny to se chyba pojadę nad morze odsapnąć. Czy znowu owinął się w prześcieradła idąc przez tatry? Pewnie tak, chociaż to nie było jakieś odgórne zalecenie. Każdy kurier miał swoje pomysły, swoje triki, jakby tutaj uniknąć przypału. Na przykład Jan Freisler robił tak, że ciuchy do wędrówki po górach zakładał zaraz przed wyjściem w te właśnie góry. Wcześniej śmigał w Gajerze, nawet w miejscowościach turystycznych, żeby mniej zwracać na siebie uwagę, a później po przejściu przez Tatry od razu wyciągał z plecaka Gajer. Pewnie trochę był pogięty, ale i tak uważał, że zwracał. Na siebie mniejszą uwagę w pociągu czy w knajpie niż jakby był ubrany w ciuchy do wędrówki po górach. Tak czy inaczej, drobił się w ten sposób ksywy elegant. O ile kurierzy mieli dowolność co do sposobów unikania przypału, byle po prostu nie dać się złapać, tak nie mogli sobie śmigać takimi trasami, jakie im się akurat spodobały danego dnia. No nie, szlaki były wytyczone na sztywno, chociaż oczywiście od początku kurierzy mieli wpływ na to, którędy będą te trasy biegły. Musiały one być oparte o stałe miejscówki, na przykład o zaprzyjaźnione gospodarstwa, w których można było odpocząć, zjeść, czy zostawić paczkę dla kolejnego kuriera. No właśnie, bo od pewnego momentu wjechał system sztafetowy. Czyli to nie tak, że jeden kurier, albo inaczej, coraz rzadziej jeden kurier walił całą długą trasę, tylko kurierzy obsługiwali konkretne odcinki, co bardzo usprawniło przerzucanie rzeczy przez granicę. Na przykład z Warszawy do Budapesztu można było pakunek przemycić już w trzy dni. Żeby jednak ta komunikacja przebiegała sprawnie, to trzeba było świetnej organizacji i obłędnie odważnych, kreatywnych kurierów, dzięki którym udało się, zwłaszcza w pierwszej fazie wojny, utrzymać łączność z rządem na Zachodzie i pozyskiwać środki na działanie podziemia. Robota tych ludzi nadal pozostaje bardzo niedoceniona, ale może zacznie się to zmieniać, kiedy pokażecie znajomym naszą grę planszową. Historia bez cenzury, misja zwycięstwo. Wcielicie się w niej właśnie w rolę kuriera, który niebezpieczną trasą będzie musiał przerzucić broń, radiostację czy ważny meldunek. Misje będziecie wykonywać w całej Europie i są one inspirowane faktycznymi akcjami. Oczywiście nie musicie śmigać na piechotę. Będziecie mogli skorzystać z pojazdów, z których korzystano faktycznie podczas II wojny światowej. Na przykład pewnie nieraz przyda się czołg, jak wróg stanie na drodze, ale spokojnie, to nie jest przeładowana patosem liniowa gra. Bohaterowie, przedmioty i sytuacje opisane są w naszym stylu, to też rozgrywka, która za każdym razem przebiega inaczej, sprawi, że nie tylko będziecie się świetnie bawić, ale też, że mnóstwo wiedzy w głowie zostanie. No poza tym co tu dużo mówić, pięknie jest wydana ta gra, ale najlepiej będzie jak przekonacie się o tym sami. Kupicie ją w naszym sklepie hobbyware.pl. Link do sklepu znajdziecie w opisie, podobnie jak link do recenzji na GamesFanatic.pl. Obczajcie koniecznie, a my widzimy się niedługo.